Drodzy panowie, ja w bardzo ważnej sprawie. Być miłym dla kobiety to znaczy coś zupełnie innego niż żebrać. Jeżeli facet chce od kobiety coś dostać i zaczyna żebrać, to wcale nie jest miły. To wcale nie jest łagodny, to wcale nie jest serdeczny. Jest po prostu żebrakiem. Jeżeli facet od kobiety chce coś dostać, to nie dostanie tego poprzez żebranie. Czyli jeżeli chcesz, żeby ta kobieta dała ci w prezencie coś niezwykle cennego, na przykład uśmiech, to jeżeli byś ją prosił, uśmiechnij się, to szansa, że z łaski i na uciechę dostaniesz uśmiech, to możliwe, że dostaniesz, ale to będzie bardzo kwaśny uśmiech, tam nie będzie słodyczy. I dlatego, drodzy panowie, samego uśmiechu się nie da wyżebrać, a już zupełnie nie da się wyżebrać tego, czego naprawdę pragniecie od kobiet, bo tego, czego pragniecie od kobiet, to się nie da wyżebrać. Informuję również, że nie da się tego wziąć na siłę, bo jeżeli będziesz próbował wziąć to na siłę, to tak samo jak z uśmiechem. Jeżeli wyciągniesz pistolet i powiesz ręce do góry, uśmiechnij się, no szansa, że dostaniesz uśmiech jest niewielka, jak dostaniesz to uśmiech gorzki. I dlatego ci, którzy rozumieją, to niech mnie słuchają. Jeżeli chcesz coś dostać od kobiety, to masz tak się zachować, żeby ona marzyła o tym, że ty chcesz to od niej wziąć, że ona ci to daje, ona ci to oferuje, daje ci to na tacy, podaje ci na tacy to, co ty byś chciał. A co ty byś chciał od kobiety? No wszystko. I dlatego ona ma podać ci na tacy co? Ma ci podać na tacy siebie, całą siebie. I twoim zadaniem jest tak postąpić, żeby ona marzyła o tym. I ja wiem, że dla niektórych to może nie być proste. Na początku. Dlatego proponuję, żebyś zaczął od czegoś banalnie prostego. Czyli, żebyś zobaczył, że uśmiech od kobiety można wydobyć w jakiś zupełnie inny, serdeczny sposób. Opowiadając na przykład kawał. O kobiecie można opowiedzieć kawał, tylko pamiętaj, to nie ma być kawał dla faceta. To ma być coś zupełnie innego. Czyli to ma być coś miłego, serdecznego i bardzo głupiego.